Merhaba, günaydın, dzień dobry. Z tej strony Karolina Wandolszowska. Witam w kolejnym odcinku podcastu Chwilka dookoła świata. Dzisiaj moją Państwa gościnią jest Agnieszka Filipiak, specjalistka od Kaukazu Południowego, wicenaczelna Forbes Women Polska oraz autorka newslettera o tym, co dzieje się na Kaukazie Południowym. Warto sobie kliknąć i czytać, jeżeli Państwa to interesuje, właśnie Kaukaz Południowy jako takie miejsce odniesienia, bo te wszystkie informacje od ekspertki spływają na Państwa maile, co zawsze jest przydatne. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Ja chciałabym się zacząć od Azerbejdżanu i Turcji, bo to będzie dzisiaj temat dzisiejszej naszej rozmowy, dlatego że są to, jak to padło, dwa kraje, jeden naród, dwóch państwach, jak to było powiedziane. Państwa ze sobą jakby blisko spokrewnione kulturowo, w zasadzie są to narody turkijskie, które posługują się podobnym językiem, pisanym w innej grafii, jakby tutaj, jakby, znaczy no nie wszystkie, no teraz jakby niektóre jakby tutaj się różnią nam literki, ale dlatego chciałam to zapytać, bo z jednej strony właśnie mówimy o dwóch narodach w jednym państwie, z drugiej strony mówimy tutaj o tej podobieństwie jakby kulturowo-narodowym pochodzenia, ale to wcale nie jest takie oczywiste, ponieważ przecież na Azerbejdżan te wpływy, choćby rosyjskie, były długotrwałe inne. I to, że jakby Turcja jest teraz postrzegana pozytywnie, ma tam swoje soft power, jest jakby ta turkijskość jest bardziej podkreślana, to jest również zasługa akurat od strony tureckiej ruchu Gülen, o którym teraz mówi się generalnie źle, ale to on jakby wprowadził część tych szkół, które tutaj pokazały tą spójność jakby pewnej historii, na przykład to, że literatura azerbejdżańska i turecka, ta stara, jest do siebie bardzo podobna, w sumie ta, która cała znajduje się na Bliskim Wschodzie. I w Turcji teraz bardzo się postrzega Azerbejdżan właśnie jako taki bratni naród. Na zasadzie, jeżeli coś się dzieje w Azerbejdżanie albo z Azerbejdżanem, to Turcy od razu postrzegają to prawie tak, jakby to się działo z Turcją. Zasadzie jest takie bardzo duże wsparcie dla Azerbejdżanu od Turcji. A jak to wygląda jakby po stronie Azerbejdżanu? Czyli też jakby Turcję teraz postrzegają jako już Turków może bardziej, jako taki swój naród bratni, czyli na te wpływy jakby długotrwałe, na przykład rosyjskie, są widoczne, dlatego że tutaj jakby znowu wtrącenie. Ja na przykład mam znajomych w Rosji, Azerów, czy Azerbejdżan, jak to oni teraz wolą, jakby żeby ich nazywać, którzy no jakby całe życie żyją w Rosji, ich rodziny są na przykład w Baku, oni tam jeżdżą na wakacje, ale jednak i te rodziny i oni mają bardzo dużo wspólnego jakby z Rosją i to Rosja jest jakby tym punktem odniesienia, mimo tego, że żyją w Baku. Więc jak to właściwie jest? Bo u Turcji to jest tak, jakby ten Azerbejdżan to były takie właśnie lata wspólnego bycia, wspólnego tworzenia czegoś i wcale nie jakby nie postrzegają Azerbejdżanu czy mieszkańców Azerbejdżanu, tak może w ten sposób, nie będę starał się tego odmienić, jako właśnie narodu, który w sumie no, miał długoletnie wpływy no, nieturkijskie. Zainteresowanie jakby Turcją, przynajmniej od strony politycznej czy takiej gospodarczej, ekonomicznej, rzeczywiście pojawiło się na pierwszym planie dopiero w ostatnich latach. I tak jak mówisz, przede wszystkim Rosja była tym partnerem, ale też Turcja. Myślę, że to jest troszeczkę złożone, powiązane z tym, jak Turcja rosła w siłę i na znaczeniu międzynarodowym. I wtedy też te oczy Baku zostały zwrócone w stronę Turcji. Gdzieś tam troszeczkę też Rosja się wycofała i Alijew się umocnił i wtedy tutaj było to zaangażowanie. Myślę, że jest podobnie, tak jak mówisz, że te relacje są z Rosją bliższe, tylko że z perspektywy Azerbejdżanu spojrzałabym też tak, że wiele nieżyczliwych osób, czyli na przykład może być narracja sąsiedniego kraju, bardzo często powtarza, że Azerbejdżan jako państwo jest tworem sztucznym, utworzony po rozpadzie Związku Radzieckiego. Owszem, tam wcześniej była republika, no ale umówmy się, jeśli masz ze sąsiadów Armenię, która ich historia sięga starożytności, możesz sobie w kronikach odnośnie podbojów starożytnego Rzymu poczytać o walce z Armenią. Oczywiście ta Armenia to lokalizacja, to była dzisiejsza Turcja, to trzeba pamiętać, ale jako państwo istniało i obok masz Azerbejdżan, który musi stworzyć sobie też taką narrację historyczną. I tutaj Turcja jest taką, jak wyszła z tą pomocą właśnie, bo tak bym to nazwała, z tą interpretacją, że ta literatura jest podobna, język, no i religia tutaj jest ciągle podłożem, chociaż w przypadku Alijewa to tak niby
niby pobożny, ale nie ma zbytniego przywiązania takiego, no nie narzuca państwa religijnego, umówmy się, no to tutaj to, co oferuje Turcja i cała historia, to myślę, że to jest bardzo kuszące się z tym identyfikować i na tym budować swoją tożsamość. Znaczy, ja w ogóle bardzo często właśnie rozmawiając o Turcji i Azerbejdżanie, gdzieś tam powiedzmy czytając różnego rodzaju analizy, informacje, można odnieść wrażenie, że to Turcja jest tutaj silniejszym, silniejszą częścią tego paktu. Bardziej jej zależy, tak? Tak, ale bardziej jej zależy teraz, ale z drugiej strony, jak była kwestia no, wojny w Górskim Karabachu w 2020 roku, często jak pojawiało się to wsparcie Turcji, Turcja zostawiła broń, bo jakby Turcja miała ćwiczenia razem z Azerbejdżanem, część broni jakby zostało, podobno część żołnierzy też została, no Turcja jakby zaprzecza też temu, że nie wiem, F-16 na przykład się pojawiły, ale jakby można bardzo często odnieść wrażenie, że to jakby Turcja wspiera Azerbejdżan i że jakby Turcja jest tutaj tym większym bratem. A ja mam wrażenie, jakby przyglądając się choćby kwestii gospodarczej, to wcale nie jest tak, bo to przecież Azerbejdżan ma większe tutaj inwestycje w Turcji niż Turcja w Azerbejdżanie. Tam w latach 2022-2019 sobie to wynotowałam, no to jakby inwestycje azerbejdżańskie w Turcji to było tam 19 miliardów dolarów, a tureckie w Azerbejdżanie to było 11 miliardów dolarów. To Azerbejdżan ma złoża naturalne, ropę, gaz, węglowodory. Turcja w tym momencie jakby korzysta, bo może być hubem jakby na przesył, no ale to nie ona je ma. I właśnie ta narracja mnie bardzo często zaskakuje. Nie wiem, czy ty też właśnie masz takie wrażenie, że jakby wydaje się, że to Turcja jest tutaj tym właśnie tym wspierającym bardziej państwem. Jak się przyjrzymy na przykład jakby to kto, co komu może zaoferować, to się okazuje, że Azerbejdżan no, ma tutaj większe możliwości choćby gospodarcze, to na przykład właśnie, i o to będę Cię chciała zapytać, bo była sytuacja, kiedy parę lat temu już Turcja próbowała się znormalizować swoje relacje z Armenią, przynajmniej otworzyć granice. I wtedy wiem, że Azerbejdżan jakby tutaj wysunął coś w stylu swojej takiej asertywnej polityki zagranicznej, że oni wtedy mogą wycofać swoje wsparcie dla Banku Centralnego Turcji, swoje pieniądze, no i Turcja ustąpiła i tej wtedy normalizacji nie było. Teraz bardzo głośno było o tym, że po 30 latach prawie, że granica Turcji z Armenią ma się otworzyć, tam teraz co prawda tylko dla obcokrajowców, ale w każdym razie ma być otwarta. Czy po pierwsze jakby Azerbejdżan jakoś na to zareagował, a po drugie czy ma możliwości tak naprawdę choćby takiego właśnie wymuszenia na Turcji pewnej zmiany postaw, bo właśnie jak z swojej perspektywy wygląda to, która część tego sojuszu jest silniejsza? Bo ja bym tutaj miała duży problem z postawieniem jakby tutaj jednego gracza czy drugiego jako tego silniejszego, bo faktycznie wydaje mi się, że często Turcja jest tu promowana. Począć choćby na to, no to moim zdaniem wcale tak nie jest jednoznacznie. Jest to idąc po kolei, jeśli chodzi o tą granicę, to reakcja była super teraz, bo rzeczywiście ogłosili to latem otwarcie granic dla osób, które przekraczają granice z krajów trzecich, tak? Czyli jak ktoś odwiedził Armenię, może sobie przekroczyć w Turcji i to jest ta granica, którą w 1993 roku zamknęli w geście solidarności, kiedy Armenia przy wsparciu Rosjan zajęła, wyzwoliła Górski Karabach, zależy kogo słuchamy. I teraz, kiedy ogłoszono, to są rozmowy między Turcją a Armenią, toczą się w bardzo ciekawy sposób, to znaczy oni bez negocjatora. Pierwsze spotkanie było w Moskwie, potem w Wiedniu. Mówię bez, ponieważ jak wiemy, Azerbejdżan równocześnie rozmawia z Armenią i tam to wsparcie osoby podmiotu trzeciego musi być, bo inaczej nie są w stanie rozmawiać. Więc to są te dwa procesy, które toczą się niezależnie, jak wszyscy przekonują. I kiedy Turcja z Armenią ogłosiły to otwarcie granicy i oni tam jeszcze dopuszczają, rozmawiałem o handlu lotniczym, czyli jest jakby na perspektywa, że może się to poszerzyć. Azerbejdżan z powodu COVID-u oficjalnie zamknął jedyną takie swoje przejście graniczne z Turcją. I Alijew się bronił, że to oczywiście COVID nie ma nic związanego z decyzją, jeśli chodzi o Turcję i Armenię, ale też w takiej swojej wypowiedzi powiedział, że to jest tylko turecka sprawa i że generalnie Azerbejdżan nie ma zdania na ten temat. To było jego. Turcja utrzymuje, że to porozumienie, które będzie nawiązane z Armenią, musi być akceptowalne dla Baku.
te rozmowy nie są tajne, więc tutaj jest, myślę, że nie powinno być żadnych niespodzianek, jeśli dojdzie do jakiejś normalizacji stosunków. Jeśli dochodzi do tego, Azerbejdżan, myślę, że się na to godzi, no to też widać nastawienie Azerbejdżanu do Armenii. To znaczy on zajął część Górskiego Karabachu, jeszcze nie całą, tak jakby chciał. Ale widać, że traktują siebie, że są tak pewni swojej silnej pozycji, szczególnie przy wsparciu Turcji, że mimo, że Alijew mówi, że się ciągle zbroją z powodu zagrożenia odwetem Armenii, że tak naprawdę w to nie wierzą. I to, co mówiłaś o tej, która strona jest mocniejsza i czy mają coś, no jeszcze jest cały, wiesz co, ten segment, w którym oni bardzo silnie współpracują, który wspomniałaś, militarne. Azerbejdżan teraz robi reformę armii na wzór turecki. I to nawet nie tyle jest kluczowe, że turecki, jak piszą analitycy, tylko że to jest też, no Turcja jest w NATO, więc to jest na wzór armii NATO. Czytałam nawet, że niektórzy twierdzą, że trochę też przyglądali się Ukrainie, jak się broni przy wsparciu szkoleniowców z NATO, że jednak warto iść w tę stronę, bo ten stary model azerskiej armii to taki na styl sowiecki, czyli że jest dużo piechoty, dużo pojazdów pancernych, a teraz Alijew tworzy bardzo dużo oddziałów komandosów, czyli jednostek specjalnych, które mają być w stanie szybkie operacje, tak jak oglądamy na filmach, co robią Amerykanie, w górskich trudnych warunkach i szkoli ich specjalizuje. Jest duża wymiana, jeśli chodzi właśnie o szkolenia z wojskowymi tureckimi. Jest stworzona akademia taka wojskowa też na wzór, na wzór turecki. W ogóle dokonano takiej reorganizacji, jeśli chodzi o dowództwo i zwierzchnictwo. I ciągle... On już w 2021 roku tam, ja też sobie zanotowałam, bo ja do liczb nie jestem, dwa razy już teraz i w tym roku i w zeszłym budżet na zbrojenia, na obronę wynosi 2,6 miliarda dolarów. Co ważne, o 10% więcej niż w 2020 roku. Nie mamy niestety danych, ja pamiętam jak pierwszy raz byłam w Azerbejdżanie i tłumaczono mi, ile się przeznacza pieniędzy na zbrojenia, to wtedy najważniejszą informacją było, ile razy jest to większe od całkowitego budżetu Armenii, nie? Ale zmierzam do tego, że to są wydatki na wojsko, o których nikt nie powie, na co są wydawane. Sprzęt, który z Turcji dostali, kupili, to oprócz tych dronów, o których wiemy, że były takie kluczowe w tym Górskim Karabachu, no to tam są i wyrzutnie rakiet, jakieś noktowizory, więc jest cała długa lista rzeczy, które od Turcji zostały kupione, ale też no, to jest Azerbejdżan. Generalnie nie mówi się zwykle o wydatkach na obronę w demokratycznych krajach, a w takim kraju jak Azerbejdżan nie mówi się wcale. Więc jeśli pytasz właśnie, która strona jest silniejsza, to owszem, energetycznie na przykład Azerbejdżan ma złoża, a Turcja jest krajem tranzytowym i na tym też bardzo korzysta, ale ten cały obszar militarny i tych zysków tutaj, kto kogo trzyma w szachu, już nie jestem w stanie ci powiedzieć. Nie no, oczywiście, tylko właśnie bardzo się kładło nacisk na pokazanie tego, jak Turcja zbroiła Azerbejdżan. W sensie właśnie drony, bardziej te bajraktary, no to przecież one teraz już weszły do naszej popkultury, no ale przecież wtedy też wygrały znaczną rolę. Przecież część oprogramowania, na przykład chyba Kanada, wycofała jakby zgodę na swoje oprogramowanie właśnie dla tych dronów, które szły do Górskiego Karabachu. Teraz jakby przywróciła w kontekście wojny. Tak. Więc jakby tutaj właśnie bardzo często się podkreśla Turcja, a bardzo rzadko się podkreśla to, że Azerbejdżan no, ma złoża, które przekładają się na budżet i jakby tym bardziej w kontekście jakby problemów tureckich. Wiesz co, myślę, że geopolitycznie trzeba też na to spojrzeć, bo mamy dwa kraje, które też mają relacje z innymi mocarstwami. Mamy gdzieś Rosję, nawet nie gdzieś, bardzo blisko, z którą oba kraje mają te relacje, też powiem kolokwialnie, bardzo śliskie. To znaczy są pola, na których się bardzo dobrze rozumieją i pola, na których nie, czyli Azerbejdżan, któremu bardzo przeszkadza obecność rosyjskich wojsk pilnujących pokoju w Górskim Karabachu i robi wszystko, żeby ich się pozbyć, ale równocześnie robi biznesy z Rosją. I tak samo Turcja, która robi biznesy z Rosją, a równocześnie wspiera na przykład Ukrainę,
nie ma co się oszukiwać, że drony są produkowane przez firmę prywatną i niezależną w ogóle od państwa, więc powiem, że wspiera Ukrainę. Ale i tak, twórcą dronów tak. jest dzień prezydenta, więc jakby tak. się wytnie, nie? Tak, no i mamy gdzieś ten Iran jeszcze, zupełnie blisko, bo przecież jest granica i myślę, że właśnie te zachowania, co kto może względem kogo, nie tylko właśnie finansowe, jeśli chodzi o wycofanie depozytów, ale zwykłą taką, wiesz, jak można porównać dzieci w piaskownicy, jak ty mi tu coś, to ja wtedy pójdę do kolegi i zrobię coś innego, nie? Przecież Erdogan teraz znowu się spotykał z Putinem i tak. Media odnotowały, że to zaledwie 17 dni od poprzedniej wizyty. A Alijew z Erdoganem? Dobrze mówię Erdogan, ty mnie to poprawiasz. Erdogan. No właśnie, Erdogan. Chciałam powiedzieć, ja tak po polsku, ale mogę. To tak jak mówię, Saakaszwili. Tak. Ciągle się też spotykają, przecież ta intensyfikacja w ogóle takich spotkań, czy dużo znaczących, czy mało znaczących, ale otwarcie jakichś igrzysk, teraz przecież były te islamskie igrzyska międzynarodowe, targi technologiczne, wszędzie się pokazują razem. I to jest taka propaganda i tu też to moje pytanie do ciebie by było z kolei, czy to jest na potrzeby Turcji, tak? Też, wiesz, jak to jest odbierane, czy to jest na tyle istotne i ważne, że oni się tak często widzą i też pokazują, czy to jakby większe znaczenie ma dla Azerbejdżanu tutaj, jak Turcja z Azerbejdżanem tak blisko? Ja myślę, że to ma duże znaczenie dla Turcji, w sensie na potrzeby polityki wewnętrznej, dlatego że Turcja może się pokazać jako taką wspierającą kraj turkijski, a tutaj jakby ta jedność krajów turkijskich, krajów muzułmańskich, bo to jakby w zależności od tego, na kogo gramy, no ale tutaj gramy na jednego i na drugiego, jest ważna. I jakby to było bardzo widać w trakcie wojny w Górskim Karabachu, że Turcy jakby właśnie czuli tą jedność z tą Armenią, w sensie, no tym bardziej po drugiej stronie był z Azerbejdżanem, tak. z Armenią, z Azerbejdżanem, bardziej po drugiej stronie była Armenia, która no też jest tutaj takim odnośnikiem się do tego, co złe. Właściwie jakby mijamy się te relacje Turcja-Armenia, gdyby jakby przepracować te historyczne naleciałości, to one też można by było je akurat już tak w miarę przepracować, w sensie tam to historycznie jest bardzo trudne. Ale tak, jakby Turcja to bardzo odbiera na potrzeby wewnętrzne właśnie spotkanie się z przedstawicielami Azerbejdżanu. No 2-3 dni temu już był prezydent Alijew w Turcji. Ja widziałam, jakie tam były spotkania przewidziane. Ja byłam w sumie zaskoczona tego, że prezydent Erdogan, no to oczywiście, ale potem było jakieś Ministerstwo Młodzieży i Sportu, potem był burmistrz prowincji Konya, co mnie tak. zaskoczyło, więc jakby jeszcze no, z małżonką Alijew przyleciał. I ja tam w sumie nie widziałam nic takiego strategicznego. Z prezydentką. Z prezydentką. Tak, bo ona jest jego pierwszym tak. wiceprezydentem. Nie wiem, czy tak. mają tam feminatywy. No, więc jakby no, przylecieli razem, no to okej, okay, no może nie przyleciała jako jego żona, tylko przyjaciela po prostu zawodowo. Ale no, jak na raczej spotkania, które są jakby intensywność tych relacji, to miało się wrażenie, że to spotkanie w Turcji to bardziej właśnie takie na zasadzie pokazania się, że my tutaj się spotykamy, rozmawiamy, tym bardziej, że właśnie 5 sierpnia było spotkanie z Władimirem Putinem. Ono było zaraz po Teheranie, ale ono było w kontekście, mi się wydaje, bardziej tego, czy Turcja wejdzie do Syrii, czy nie. Tak, i dlatego to było tak szybko, prawda? Ale właśnie było pokazanie choćby to właśnie, że przyleciał Alijew do Turcji i te nawet takie, no ja nie wiem po co ten wijalec konia, tym bardziej, że tutaj jakby punkty rozbieżne między Azerbejdżanem a Turcją to jest z jednej strony no Armenia, ale z drugiej to też jest religia, dlatego że to właśnie te takie bardzo religijne, konserwatywne postępowanie prezydenta Erdoğana to jest bardziej sporne, jeżeli chodzi o kontakty z Azerbejdżanem, a tutaj jakby wijalec koni, czyli ten to jeden z takich bardziej religijnych, bym powiedziała. Trochę nie wiem, byśmy mogli porównać do Częstochowy w Polsce, tylko że właśnie w takim odniesieniu religijnym, a nie po prostu miasta Częstochowa. Ale właśnie mi się wydaje, że takie pokazanie, że jednak jesteśmy dla siebie ważni, będziemy się spotykać i jakby spotykanie się z Rosją jest po jednej stronie, a spotykanie się między nami jest po drugiej. Tym bardziej, że wydaje mi się, że ostatnio ta Rosja w ogóle jest takim odniesienia w tych relacjach. Ja w ogóle ciekawą rzecz przeczytałam swojego czasu, nie tak dawno, na Twitterze, że te spotkania Azerbejdżanu z Rosją są dlatego, że Rosja teraz chce, żeby Azerbejdżan wywołał kolejną wojnę w Górskim Karabachu. Ale wydaje mi się, że ostatnią rzeczą, którą Rosja by teraz chciała, to jest, żeby Azerbejdżan się jakby zaangażował w Rosję w Górskim Karabachu, biorąc pod uwagę, że to byłoby kolejne ognisko jakby
wojny, w której musiałby się w jakiś sposób Rosja włączyć, jeżeli chciałaby dalej rozdawać karty na Kaukazie Południowym, a raczej teraz jest za bardzo zaangażowana Ukraina, żeby się jeszcze rozdrabnić. Dlatego też wydaje mi się, że tutaj Turcja jest ważna z drugiej strony, bo ja chciałam wcześniej nawiązać do tego, co powiedziałeś o tej granicy i COVID-zie. To jest stała wymówka Rosji. W zasadzie nie wysyłamy turystów rosyjskich do Turcji, dlatego że jest COVID, nie dlatego, że sprzedaliście drony Ukrainie. Więc to jest tak jakby też taka stała zagrywka na zasadzie przecież jest COVID i my nie chcemy potęgować tej wojny, tylko na zasadzie takiej, że my tu po prostu zbijamy piłeczkę i mówimy, no nie możemy, ale jakbyście przestali sprzedawać, to będziemy mogli. Więc tak przy takim przy długim wstępie, jakby czy wydaje ci się, że jakby Azerbejdżan w tym momencie jest w stanie się zaangażować jeszcze mocniej na jakby kolejną wojnę czy konflikt w Górskim Karabachu, bo tam się cały czas coś toczy? Czy w tym momencie jakby wystarcza Azerbejdżanowi to, co jest, jakby nie chce? Czy to jest trudne pytanie, bo nikt nie wie. Wiesz co, myślę, że nie aż takie trudne, tylko nawiążę do tej wizyty, na którejś z takich serwisów, założyłabym, że prorządowych azerskich, była nawet informacja, że media tureckie bardzo chętnie, było bardzo dużo relacji z tej wizyty. Znaczy Azerowie bardzo cieszyli się z tego, jak tureckie media podkreślają wizytę Alijewa, więc gdzieś to się też tam jest znaczenie w Azerbejdżanie. Co do Górskiego Karabachu i po tych ostatnich wydarzeniach, wydaje mi się, że Azerbejdżan nie musi. Wiesz co, że może spokojnie działać w Górskim Karabachu bez wywoływania nowej wojny. Zwróć uwagę, że jak oni w kwietniu zajęli tę wioskę, bez żadnych konsekwencji. Teraz te potyczki, w wyniku których zginęło paru żołnierzy, czyli jeden po stronie azerskiej i drugi po stronie Górskiego Karabachu, też właściwie bez konsekwencji. Oni zajęli wzgórza i zajęli teraz jedną z gór, które też ma strategiczne znaczenie. Jest też tak, że na mocy tego porozumienia rozejmowego z 2020 roku oni zajmują kolejne osiedla. I teraz na przykład jest kwestia dwóch wiosek w Górskim Karabachu, które mieszkańcy muszą opróżnić, odejść z tych wiosek do 25 sierpnia, zostawić wszystko, bądź zabrać wszystko tam. Według różnych informacji ludzie dosłownie pakują wszystko łącznie z nagrobkami. Azerowie twierdzą, że nie zmuszają, możesz zostać i przyjąć azerski paszport Azerbejdżanu, ale to czytałam też na azerskich mediach, nie wiem jakie jest potwierdzenie, ale zmierzam do tego, że zajmują kolejne obszary i pomału gdzieś przesuwają. Teraz jest ta kwestia korytarza, jest granica między, jeśli uznamy to za osobny region, Górskim Karabachem, Armenią jest stosunkowo długa, ale jest w górach. Jest tylko jedna droga, jest taki korytarz, prowadząca teraz obecnie do Stepana Karty, czyli stolicy Górskiego Karabachu z Armenii. Azerbejdżan chce ją odciąć. Oni się tam kłócą, były postanowienia, kto zbuduje nową drogę i przyznaję się, że się pogubiłam, bo Armianie i Azerowie twierdzą, że wybudowali swoją część, a druga strona nie. Więc nie doszłam do tego, kto mówi prawdę. Zmierzam do tego, że jest tylko jedno połączenie i Azerbejdżan zdaje się robić wszystko, żeby odciąć Armenię. Więc wiesz, nie musisz wstrzymać wojen. Do tego w jednym z tych postanowień tego rozejmu jest, i to się już dzieje, że wojska ormiańskie, które ruszyły na pomoc do Górskiego Karabachu, że się wycofują, opuszczają region, czyli zostaną tylko wojska Górskiego Karabachu, Rosjanie, którzy strzegą pokoju w Górskim Karabachu i jeszcze na południu strzegą tej drogi, która prowadzi między eksklawą a Azerbejdżanem. No i będą Azerowie. Wiesz, kilka konfliktów, strzelanin, prowokacji i zawsze możesz coś zająć. I ja szczerze wydaje mi się, że Alijew nie powiedział ostatniego zdania, ponieważ on chce odzyskać cały Górski Karabach i dopóki tego nie zrobi, dopóki nie uzna, że Armenia też została pokonana ostatecznie, no to będzie działał w tym kierunku, ale założyłabym, że to nie będą ostre działania, które nie zwrócą uwagi opinii publicznej z całego świata, mimo że jakby spojrzeć formalnie, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, no to on rzeczywiście odzyskuje kawałek swojego terytorium.
To tak jakby Ukraina teraz Krym odzyskiwała. No nie ma co się oszukiwać, bo formalnie to tak wygląda. Ale wydaje mi się, że on po prostu nie musi. Plus jest ta przytłaczająca właśnie militarna przewaga. Nie? To jest tak, jak już kończąc te wydarzenia ostatnie, przypomnę Państwu właśnie, ginie azerski żołnierz, uznają to za prowokację. I kiedyś to było tak, żeby do siebie postrzelali. Nie wiem, z granatników, nie jestem ekspertem. Teraz ruszył dron, który poleciał zlikwidować ciężarówki, być może ze sprzętem. Oczywiście Azerowie się pochwalili nagraniami, bo dron robi wideo. Plus mocny ostrzał, no to jest troszeczkę może nieadekwatne, nie? Do takiego jednego... Więc mi się wydaje, że na tej zasadzie można zdobyć cały Górski Karabach, nie otwierając ognia. Oczywiście może nie duże miasto jak stolica, ale że on nie musi, bo świat nie jest zainteresowany Górskim Karabachem. Musimy pamiętać, że to jest konflikt od lat przynajmniej 90., o którym naprawdę napisało bardzo dużo analiz i książek, jako przykład konfliktu nie do rozwiązania. W sensie na zasadzie pokojowym, nie? Żeby ludzie ze sobą żyli i żeby nikt nie miał pretensji, żeby nie było ryzyko wojny, że ktoś będzie chciał coś odzyskać. Ja w ogóle myślę, że świat teraz ma dużo konfliktów naraz. Wojna jakby już nie jest zainteresowany kolejnymi gdzieś tam mniejszymi. Tak samo jak bardzo często zapomina się o tym, że w Syrii dalszym ciągu jest wojna. To jakby tak, a jeszcze tutaj pamiętaj, że Azerbejdżan teraz to też mnie ciągle irytuje i podkreślam, stanie się też kluczową alternatywą, jeśli chodzi o dostawcę gazu do Unii Europejskiej, na czym skorzysta i Gruzja, i skorzysta też Turcja. Nie wiem, jakie przyznaje z Turcją, ale Gruzja jako kraj tranzytowy dostaje kilka procent za darmo gazu przez to, że przechodzi przez Gruzję i też po dobrej cenie, więc wszystkim po drodze zależy, żeby właściwie tego Azerbejdżanu się nie czepiać. A skoro Unii zależy, żeby rozbudowywać współpracę gospodarczą z Azerbejdżanem, to można też założyć, że niekoniecznie będzie bardzo krytyczna, jak coś tam w tym Górskim Karabachu się będzie działo. No nie, to też widać... Bo jakby... Armenia jest po stronie Rosji, to jakby po czyjej stronie mamy stać? No wiadomo, że nie po stronie Armenii, nie? Tak, no. Ale to w ogóle teraz jakby bardzo widać, czy w kontekście właśnie Azerbejdżanu, czy w kontekście Turcji na tej zasadzie, że rzeczy, które wcześniej wywołałyby dużo większą krytykę, teraz w kontekście tego, że są nam potrzebni, nawet na to, że właśnie część tureckich banków będzie obsługiwać systemy rosyjskie, w rublach będą się wymieniać, w lirach, i jakby świat to przyjął na zasadzie, ale nie widzimy żadnych nieprawidłowości. Ja też takie widziałam analizy, w sensie, że no tak, ale w sumie no nie ma tam żadnych podejrzanych transakcji, więc w sumie no to jaki jest problem. Tak jednym i drugim trochę uchodzi. Na koniec ostatnią rzecz bym chciała, bo wydaje mi się ciekawa ta umowa podpisana między Azerbejdżanem a Turcją bodajże w połowie zeszłego roku, o tym, że w przypadku ataku na któryś z tych krajów przez kraj trzeci, one się będą jakby wspierać militarnie. I jakby oczywiście to zostało odebrane jako no, wsparcie w kontekście możliwego ataku rosyjskiego, choć nie wiem, czy on akurat na Azerbejdżan byłby najbardziej tutaj możliwy i czy to byłby tutaj ten kolejne państwo, które mogłoby paść tak rosyjskiej agresji. Ale czy właśnie nie masz wrażenia, że w kontekście właśnie tego zacieśnienia relacji nawet przez ostatnie lata azerbejdżańsko-tureckich jest to w takim kontekście odpychania trochę Rosji. W zasadzie obydwa kraje prowadzą właśnie taką politykę, gdzie mamy interesy z Rosją, tam je mamy, ale gdzie mamy konflikty, tam je mamy i będziemy jakby tutaj walczyć o swoje. I to też ma takie pokazać przy okazji jakby Rosji, że dobrze, no my tutaj będziemy się wspierać tak jak w kontekście, nie wiem, Górskiego Karabachu, Turcja wspiera Azerbejdżan, więc jednak patrząc się na nas, musisz brać pod uwagę to, że nie jesteśmy sami. No, Turcja jest jeszcze dodatkowo w NATO, co też jakby tutaj działa trochę mimo wszystko odstraszająco. Czy to nie jest właśnie takie trochę wypchnięcie Rosji z tej strefy wpływów na zasadzie tutaj takiej koalicji turkijskiej, jakkolwiek to brzmi przy tych różnych interesach? Czy to jakby za dużo powiedziane? Bo mnie zaciekawił właśnie ten podpisany pakt, dlatego że właśnie w kontekście potencjalnego ataku, no raczej nie wydaje mi się, żeby Armenia była na tyle silna, żeby zaatakować Azerbejdżan i żeby Azerbejdżan wtedy potrzebował wsparcia tureckiego. No więc no, zostaje Rosja. No masz jeszcze ten Iran. Masz jeszcze ten Iran, a? Nie, nie wchodząc, znaczy to jest zaskakujące. Tam swego czasu była jakaś pogłoska nawet, że Turcja ma stworzyć bazę wojskową w Azerbejdżanie,
To nie jest takie proste, znaczy z jednej strony jest coś takiego jak doktryna wojskowa Azerbejdżanu, która zakazuje zgody, nie pozwala budować obcym państwom bazy na terenie Azerbejdżanu. Oczywiście jest tam jakiś wyjątek, gdyby stwierdzono, że jest silne zagrożenie z państw trzecich, no ale wtedy też się Rosja, Moskwa się wtedy odezwała, bo to de facto by oznaczało to, czego Moskwa najbardziej nie lubi, czyli bazę wojskową NATO blisko granicy rosyjskiej, na tyle blisko, że było stanowisko i tutaj i Baku, i pamiętam, że Turcja wtedy przystopowały. Wiesz co, też mi trudno uwierzyć, że można by Rosję traktować tutaj i jako takie zagrożenie. Bardziej takie symboliczne pokazanie wpływów, bo Turcja rzeczywiście od jakiegoś czasu, od co najmniej dekady, jest bardzo widoczna w ogóle na Kaukazie Południowym. No w tej Armenii nie ma za bardzo jak tej przestrzeni, ale w Gruzji jest bardzo widoczna. Azerbejdżan bardziej, ale jeśli chodzi o takie energetyczne rzeczy, czy próba wejścia w pewne sektory, to Turcja próbuje tutaj. Jeśli wchodzi, no to ściera się z Rosją. Rosja bardziej wchodzi też propagandowo i tam chodzi bardziej chyba o jednak równocześnie trochę przemielenie w mózgach, czy w Gruzji i w Azerbejdżanie, a Turcja nie jest aż tak widoczna, przynajmniej w mediach. Ale ja miałam wrażenie, że to jest bardziej na takie podłoże, żeby móc popracować wojskowo i żeby nikt się nie pytał. I ciągle wrócę do tego, że nie wiemy kompletnie, na jakiej zasadzie oni współpracują. Azerbejdżan to jest jeszcze tak niezweryfikowane, jeśli chodzi o w ogóle korupcję i wszelkie możliwe manipulacje, które mogą tam dochodzić. Mam wrażenie też, że to jest świetny biznes w ogóle dla ludzi wokół Alijewa, żeby się bogacić i żeby ugruntowywać. Na pewno jest to też... Jeśli by spojrzeć z interesów Baku, jest to bardzo dobre rozwiązanie. To znaczy, tak jak wspominałam, ta armia sowiecka, stary model, oni też swego czasu, Azerbejdżan kupował broń od Rosjan. I pamiętam, jak wieki temu Anar Mamadli, to jest ten dziennikarz, który był porwany w Tbilisi na zlecenie Azerbejdżanu. Ja go poznałam jakiś czas wcześniej właśnie, jak mieszkał w Tbilisi. On opowiadał o swoim jednym z tekstów i reportaży, jak Azerbejdżan kupował broń od Rosji i to wszystko bardzo ładnie wyglądało w depeszach i w informacjach, no ale się okazało, że to jest broń, delikatnie mówiąc, drugiej ręki, że to właściwie Rosja pozbywała się swojej starej broni, Azerbejdżan kupował, płacił, pieniądze szły, a żołnierze potrafili ginąć przy obsłudze tego sprzętu. Więc od strony azerskiej na pewno bardzo tutaj współpraca z Turcją i wszelkie porozumienia w kwestii obronności są jak najbardziej wskazane, ale nie odważę się powiedzieć, gdzie była ta motywacja i czy rzeczywiście Rosja jest spychanie, ponieważ oni się ciągle widują, ciągle mają interesy, ciągle handlują. Teraz ma być na przykład uruchomiane, przyznaję, że ja tak nie śledzę, też widziałam, znaczy było dla mnie zaskoczeniem, o szybkie połączenia kolejowe, jeśli chodzi o handel żywnością i warzywami. Jest taka specjalna spółka, która się tym zajmuje, Rosja handluje, teraz z Azerbejdżanem też będą mieli z jedną strony zboża, w drugim warzywa i owoce. I wiesz, tu jest z jednej strony, tak jak mówisz, militarne wypychanie, gospodarcze, całkiem dobrze się porozumiewamy, nie? Tu handlujemy, więc tam to jest taka sieć powiązań. Bym bardzo chciała kiedyś zobaczyć taką infografikę, która ci pokaże wszystkie połączenia od strony militarnej i gospodarczej, żeby zobaczyć, że nam się wydaje, że pewne kraje są do siebie wrogie, a równocześnie mogą współpracować i tutaj zarabiać na sobie wzajemnie te elity. Zresztą, jeszcze wspomniałaś o Turcji, to przecież teraz parę dni temu Ukraińska Prawda opublikowała taki reportaż wideo, nie wiem, czy widziałaś, o jachtach oligarchów rosyjskich, którzy przy Bodrumie bardzo ładnie tam bez problemów sobie... Tak, nawet teraz był tekst właśnie o tym, co Turcy nawet opublikowali. W sensie, no powiedzmy, te portale, które piszą po angielsku i są jednak portalami w internecie, a nie są drukowane, bo jakby ja przypomnę, media w Turcji 95% są związane z prezydentem Erdoganem, czy kupione przez podmioty związane. O tym, że 60% zakupów nieruchomości w Turcji przez obcokrajowców w tym momencie to są Rosjanie.
I oni faktycznie kupują tam dużo, kupują drogie rzeczy, przez co no w końcu jakby teraz teoretycznie widzimy wzrost na rynku sprzedaży nieruchomości w Turcji, ale to nie dlatego, że Turcy jednak żyją troszkę lepiej niż się wydaje przy 80% inflacji, tylko dlatego, że to Rosjanie właśnie kupują, nabywają nieruchomości w Turcji. I jakby Turcja faktycznie tutaj przymyka oko na bardzo wiele rzeczy. Jak ty to raz, ale no nawet to, że hotele akceptują te karty rosyjskie, ten mir, co mają. Tak samo teraz banki będą akceptować, więc jak się uda, to nie akceptują. Plus Rosja przecież dała pieniądze na budowę teraz elektrowni atomowej. Więc jakby potężny zastrzyk dla Turcji, jeżeli chodzi o gospodarkę, więc oni tutaj będą tak jak Azerbejdżan na zasadzie, może militarnie odpychamy, no jak w Syrii mamy sprzeczne interesy, nie tylko w Syrii, w Libii, w Górskim Karabachu, ale w sumie jeżeli chodzi o ten wydźwięk ekonomiczny i to, gdzie możemy zrobić jakiś interes i co podpisać, no to jakby tutaj to się jakby z sobą nie wiąże. Ma się wrażenie, że to jakby dwie różne rzeczy i sprzeczne interesy, czy nawet walki, które gdzieś są, no to jest raz, a to jak, gdzie płyną pieniądze i w jaki sposób, to jest zupełnie coś innego. Tym bardziej, że Rosja też teraz. Nie, możesz mieć też odpowiedź na pytanie, czy ona kiedyś, czy na przykład, czy Rosja zaatakuje. Myślę, że nie. I to trochę tak działa paradoksalnie jak Unia Europejska. To znaczy Unia była po to stworzona, żeby kraje tak ze sobą współpracowały gospodarczo, żeby im się nie opłacało wstrzymać wojen. Więc tu masz też taką sytuację, że one owszem ścierają się w państwach trzecich, ale do bezpośredniej konfrontacji między nimi nie dojdzie, bo im się to po prostu nie opłaca. Nie, tym bardziej właśnie przy takiej sieci powiązań. Tym bardziej, że teraz Rosja przymyka na wiele rzeczy oko, no sobie nie przymyka wcześniej. W sensie kiedyś wyciągałaby konsekwencje od Turcji również gospodarcze. Tym bardziej, że tam też dochodziło do, nie tylko do samych konsekwencji, bo na przykład była kwestia tego, że Rosja zablokowała import owoców z Turcji podczas właśnie tego zestrzelenia samolotu w 2015 i potem nawet już po normalizacji relacji rok później przywróciła, ale to gdzieś podobno utknęło w tej administracji rosyjskiej, jeszcze 3 lata później dalej jakby ten zakaz był, bo jakby nie przeszło to przez wszystkie trybiki biurokracji, tak żeby on został przywrócony, więc formalnie go nie było, ale w sumie w dalszym ciągu nie można było wysyłać tam owoców, ponieważ jakieś ministerstwa się sobie z tym biurokratycznie nie poradziły albo nie chciały poradzić. Tak, nie miały. Tak, bo to też, to Turcja też to ma, że często jak nie wie, jak sobie z czymś poradzić, to po prostu wpada w wir biurokracji, po prostu przepada przez to, że tam tak długo jest i nikt z tym nie może nic robić. Więc jakby no to są podobne do siebie organizmy, ale właśnie ciekawa jest te zależności właśnie ekonomiczne, które sprawiają, że to nie tak łatwo jest powiedzieć, że stajemy po drugiej stronie w momencie, kiedy mamy tyle zależności ekonomicznych, nam się to po prostu nie opłaca. W momencie, kiedy nas ta wojna czy inna wojna tak bardzo nie dotyczy, to będziemy sobie psuć tą skalę gospodarczą. To jest takie przykre generalnie, jeżeli chodzi o puentę. Gruzję teraz. Prze? Jakbyś Gruzję opisywała teraz i rząd gruziński. Tak. Że pewnie to nie opłaca, nie? Tak. Opłaca. No w ogóle są takie smutne konkluzje w momencie, kiedy właśnie przeliczamy rzeczy na nie opłaca to daleko, w sumie nas nie interesuje. Choć bardzo często, jak słyszę pytanie, jak Turcy postrzegają wojnę w Ukrainie, to od Polaków, to odpowiadam, że tak jak Polacy postrzegali wojnę w Syrii. Czyli ona jest gdzieś tam daleko, nie do końca nas dotyczy. To jest przykre, ale w sumie odległość jest identyczna, nie? Więc. Tak. I trwa i tego, ale z drugiej strony trzeba zrozumieć, nie? W sensie inaczej postrzegasz konflikt, który masz pod nosem, ale inaczej jeśli, no myśmy akurat jako państwo i większość społeczeństwa mieli też taką jednoznaczną politykę czy narrację odnośnie Rosji. Jeśli ci się to po prostu sprawdza w pewnym momencie, tak jak się sprawdziło też krajom bałtyckim, bo żeśmy byli na jednym froncie dyplomatycznym razem, to też inaczej reagujesz, nie? Tak. No a poza tym też nie mamy takiego zainteresowania światem gdzieś dalej, więc trudno. No ale tym bardziej się cieszę, że udało nam się porozmawiać o Azerbejdżanie i Turcji. O tej właśnie jakby sieci powiązań, tym co jest takie same, tym co jest rozbieżne, takiego większego zrozumienia tego, tych relacji między państwami, które może nie do końca dotyczą Polski czy tej naszej w cudzysłowie części świata, ale wpływają na to, jakbyśmy chcieli lub nie chcieli. One się tak, wszystkie to bardzo istotnie, tym bardziej, że właśnie teraz w obliczu wojny w Ukrainie, kiedy przyglądamy się naszemu sektorowi energetycznemu przede wszystkim i surowcom,
Myślę, że ten Azerbejdżan i Turcja szczególnie powinny nas interesować. Bo pewne, tak jak się pytasz, o Górski Karabach, pewne zaognienie tam i kwestia tego, że Azerbejdżan, może na przykład pójdzie krytyka z Unii Europejskiej, Azerbejdżan powie nie, to ja zakręcam, nie chcę handlować. Nagle pęknie gdzieś rura w Turcji, nie będzie awaria. To też klasyczne przykłady, więc to, co się teraz dzieje, jak patrzymy na naszych dostawców, naszych, mówię, Unii Europejskiej, pokazuje, że no nie da się ignorować tego, co się dzieje troszeczkę dalej, bo wszystko ma na nas wpływ. Tak jak wojna w Ukrainie ma wpływ na głód w Afryce, tak jakikolwiek konflikt na Kaukazie Południowym może mieć wpływ na dostawę surowców do Unii Europejskiej i bynajmniej nie należy tego pola sobie odpuszczać. Nie, tym bardziej, że nie mamy już teraz żadnego wyboru, biorąc pod uwagę, tak, że nie Rosja, no to jakby tych możliwości jest coraz mniej. Wiesz, te państwa to potrafią wykorzystać, no bo to są bardzo często państwa, które potrafią grać na swoich mocnych. Tak, zwykle nie są to wzorowe demokracje. Zwykle nie są to wzorowe demokracje, choć to też je łączy, w sensie, że one się jakby ze sobą tutaj łączą, tak, też dlatego, że mają podobny system rządzenia i podejmowania decyzji. To, że nie wiem, prezydent jedzie, ma cały sztab ministrów, wszystko jest podejmowane na jednym spotkaniu, a nie tysiące jakby wizyt 15 ministrów. Więc da się wszystko załatwić skuteczniej i szybciej, jeżeli się chce. Tak. Więc ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Za przemyślenie właśnie tego tematu. Dziękuję wszystkim Państwu jakby za słuchanie i zapraszam do kolejne odcinki, bo ta Turcja będzie odmieniana przez różne państwa, ale to dlatego, żeby jakby zrozumieć sieć powiązań, zależności, to dlaczego to tak wygląda i co może ewentualnie się zmienić lub nie, dlatego, że właśnie tak jak zostało powiedziane, to co dzieje się w drugiej części świata, jakby nam się wydawało, że to gdzieś daleko interesujemy się tylko w kontekście konfliktów, no będzie miało na nas wpływ, dlatego, że jakby ta sieć powiązań się zmienia i my jesteśmy jej częścią. Więc dziękuję Ci bardzo za uwagę i za przyjęcie zaproszenia do programu. Super, dzięki wielkie.